3 piąteczki, 2 dwójeczki, 4 złotówki, 20 groszówka i 3 10-groszówki. Także 2 godziny w Mielnie. Podczas wczorajszego pobytu na plaży udało nam się też zarejestrować akcję ratowniczą. Ktoś wszedł wczoraj do morza, no i z niego nie wyszedł. Zostały tutaj zawiadomione wszystkie służby. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. A kto to już wstał i od samego rana gra w gry? Hania, pomachaj nam tutaj. Witajcie kochani, witamy Was z Mielna. Dzisiaj spędziliśmy tutaj nockę w miejscowości Mielno nad morzem. Było nawet spoko i nawet cicho. No, można powiedzieć, że spoko. Śpimy tutaj na parkingu, ale obok jest duży supermarket, także od rana był duży gwar, ale nam to nie przeszkadza. Jesteśmy zaprawieni w bojach, jemy śniadanko, bierzemy wykrywacze metali i śmigamy na plażę. Jak jest papu, to i Hania zaraz się pojawia, wychyla się tam. A jak? To jej nie przeszkadza. Wszyscy głodni. Jeszcze poranny przegląd pogody. Pięknie ma dzisiaj być, 23-24 stopnie. Także projekt plaża, akcja wykrywacz. My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. Humory dopisują, bo idziemy już na plażę. Po co idziemy na plażę? No właśnie, po co idziemy na plażę? Co my tam będziemy robić? Będziemy grać. My będziemy prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali, a ty będziesz się opalać? Grać frisbee. Frisbee będzie grać. Każdy znajdzie coś tam dla siebie na tej plaży. Ania mówi dzisiaj, że ją ręka boli. Ja mówię, pewnie źle spałaś. Nie mam o to od wykrywacza. Wczoraj się nachodziła. Zawsze. Ewelinka przygotowana już do poszukiwań. Musieliśmy odejść od głównej plaży sporo w lewo, żeby znaleźć sobie miejsce do poszukiwań. Spójrzcie, to znalazłam na oko. A co to jest? Kaczuszka. Kaczuszka. Rybka. Nie, nie chcę. Dlaczego? Przecież wyciągnęłam tego robaczka. Ojeny, pokaż mi to. Orzeszki w karmelu. Wata cukrowa. Takie okrzyki nam towarzyszą podczas rozpoczęcia naszych poszukiwań. Natomiast muszę Wam powiedzieć, bo wczoraj byliśmy na plaży, nie widzieliśmy żadnego poszukiwacza, czyli ta plaża w Mielnie albo, nie wiem, poszukiwacze tutaj nie goszczą, dlatego jest dużo kasy, albo po prostu mamy takie oferta. Między kamieniami, co? Tak, zobacz. Jeden kapselek za drugim, ale twierdzę, że jakby zbieram te gorsze sygnały, to będą i te lepsze, nie? Coś w tym jest. Na tym polega ta filozofia poszukiwań. Najpierw co z wierzchu, a potem wszystko głębiej. O, ale tam już nie wejdę, bo tam są butelki potłuczone, a ja jestem na boso. Tutaj mam kolejny sygnał. Jest już na wierzchu, ale zanim Wam go pokażę, czy wyciągniemy go wspólnie, muszę Wam powiedzieć, że jeszcze wczoraj podczas naszego pobytu wieczornego na plaży w Mielnie odbyła się akcja ratownicza. Ktoś do wody, do morza i nie wyszedł. Byliśmy akurat w tym czasie, gdzie zostały wezwane służby ratownicze. Tutaj na plaży było masę ratowników, łatwonurków, latał też helikopter. Udało nam się zarejestrować kilka kadrów, które Wam pokażemy na koniec tego filmu. A teraz wyciągamy ten sygnał, który tu jest. Jest tutaj. Mam go w sitku. A co to jest? To nie to? No, gdzie to jest? Zrywka. A myślałem, że już moneta, bo jest to miejsce koło tej 5 złotówki, co znalazłem wcześniej.
A w międzyczasie pomiędzy tymi kamieniami, tymi kapselkami i śmieciuchami wyciągnąłem 2 złote i 10 groszy. Oczywiście każdy sygnał był w oddzielnym dołku. Generalnie wpadłem na pomysł, żeby iść wzdłuż tych usypanych kamieni, które są na stoku wydm. I tutaj mam jakiś sygnał. Tu jest taki jeden sygnał na pewno. I tu jest gdzieś jakiś drugi. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, zobaczcie. To jest kolejna złotówka przy tych kamieniach. Tutaj pewnie każdy siada, odpoczywa i wylatuje mu to z portek. Natomiast ustawiłem sobie też wykrywacz w taki sposób, żeby był bardzo szybko. Tą jego reaktywność, szybkość na najwyższy poziom. Stąd też wykrywacz mi reaguje na blisko leżące rzeczy koło siebie. Każdy na tej plaży robi to, co lubi. Jedni się opalają, jedni grają sobie w piłeczkę, jedni rzucają jakimiś tam lotkami, a ja chodzę z wykrywaczem metali. I mam monetkę, złotóweczka. Wypatrzyłem tutaj takie wejście pod ten pomost. Za chwilę tam wejdziemy i zobaczymy, czy coś tam znajdziemy. Także wchodzimy. O, pomosty zawsze skrywają jakieś rzeczy. O, tu jest jeden sygnał, a tu jest drugi. Za chwilę go tutaj wyciągnę. Tu jest kapsel, a ten drugi zaraz zobaczymy, gdzieś jest tutaj. O, zobaczcie. Złotówka. Z takiego łoto miejsca. Co tam widać? Ano widać plażowiczów. Jeszcze tutaj też jest sygnał, ale chyba tutaj ktoś chodzi pod ten pomost za potrzebą, bo wali tu moczem jak nic. Szukamy. A, tu jest gdzieś ten sygnał. O, zobaczcie. I jest 2 złote. I to by było na tyle. Ja stąd uciekam, bo tu niesamowicie wani. I to moczem. I przy śmietniczku wpadło 10 groszy. Tutaj jest takie klasyczne miejsce. Widać, że ktoś leżał na kocyku. No i to zawsze warto sprawdzić, czy nie ma tu jakichś sygnałów. Tu coś jest. Jakiś. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, 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 o. Wystaje, zobaczcie. Wystaje piątacz. Kolejna piątka, kolejny fart jak nic. No i nadal trzeba prowadzić poszukiwania wzdłuż tych kamieni, gdzie człowiek tutaj siadał, tak jak to mówiłem wcześniej. Ale w międzyczasie jeszcze zobaczymy, co tam u Ewelinki. Mówię sobie, nie będę co chwila włączać kamery i pokazywać wam kapselki, bo to nie o to chodzi. Ale jak obzbierałam tutaj dookoła tych kamieni, znaczy częściowo, obzbierałam te kapselki i zrywki od browarków, jeszcze wpadło mi parę monetek. Zobaczcie jakie. I to wyłuskane jest 30 groszy pomiędzy tymi kamieniskami. Tutaj ludzie siadają, odpoczywają. Dużo młodzieży było też wczoraj. Także 30 groszy. Pania szuka propointnerem. Co masz? Co to jest? Złotówkę? Hania ćwiczy sobie szukanie propointnerem i siup do wody. Żebyś go czasami nie zgubiła, bo cię porwie fala. Poszukiwania podwodne. Jak idzie? Są jakieś sygnały? Pania zamiast zabawek to propointner do wody wciąga. Złapała te poprawne nawyki.
Tam sobie siedzi Ewelinka, ale pomału będziemy kończyć nasze poszukiwania na plaży. Zobaczcie dlaczego. Tłumy ludzi na plażach. No i myślę, że nie rozumiecie, że nie będziemy ludziom po głowach chodzić, tylko kończyć na dzisiaj. Ale zrobimy jeszcze małe podsumowanie. A teraz przejdziemy do naszego małego podsumowania dzisiejszych naszych dwugodzinnych poszukiwań z wykrywaczem metali. 3 piąteczki, 2 dwójeczki, 4 złotówki, 20-groszówka i 3 10-groszówki. Także 2 godziny w Mielnie poskutkowało takimi dobrymi efektami, jak to tak można nazwać, czyli 15, 20, 23, 50. To udało nam się znaleźć. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Zaraz nam tu sitko odpłynie. Oddaję sitko. Rozwala wszystko po drodze. Wychodź. I kasę 23,50. Także rządź tą kasą. A generalnie... Mam nie przerypać na głupoty? Tak, a generalnie 23,40, bo 10 groszy mi wpadło do wody. O, wisisz mi 10 groszy. Także tam wpadło, no ale już tego nie wyciągnę. Hania, wychodzisz, bo idziemy. Wychodzisz. Wychodzę. Wychodzisz. Bo cię wyciągnę. Hania, jak zwykle, ciężko ją z wody wyciągnąć. Ekipa spakowana. Idziemy do busa. Jedziemy na koniu. Jedziemy na koniu, a to tak można powiedzieć. Bo zmieniamy miejsce pobytu. Hania. Hania jak zwykle jest zadowolona, bo musimy jechać ten. Do domu musimy jechać, a Hania niezadowolona. Ona by z wody nie wychodziła. Syreną miała być. Dla niej plaża to drugi dom, prawda? Lubi się kąpać? I wszystko w temacie. Zesmucona, także. Jeszcze wam pokażę ostatni rzut oka, widok na nadmorską plażę w Mielnie. A jeszcze sobie ogarniemy tutaj kawkę i chwilkę posiedzimy. Żal odjeżdżać tak tu pięknie. Dziewczynko, dziewczynko, ja też jestem głodny. Daj kęsa, daj kęsa. Weź, bo pobrudzisz mu gębę. Daj kęsa. Daj kęsa. No daj mi kęsa, no daj. I zobaczcie, zobaczcie to. Daj kęsa. Koniku. Pobrudzisz go. Uśmiech. Daj gryzka. Podczas naszego pobytu na plaży w Mielnie, w momencie kiedy robiliśmy zakończenie do filmu, który możecie zobaczyć tutaj w linku, nagle przejeżdża quad, który ma włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową. Zwróciło to naszą uwagę, zainteresowaliśmy się tematem i podeszliśmy w miejsce, gdzie nagle przybyło bardzo dużo ratowników, jak również osób, które przebywały w tym czasie na plaży. Z relacji osób, które rozmawiały między sobą i z relacji świadka, który stał też jakby w tej grupie ludzi, wynikało, że osoba w stanie nietrzeźwym weszła do wody, przykryła ją fala i prawdopodobnie utopiła się. Cała ta sytuacja odbywała się już praktycznie w momencie, kiedy robiło się ciemno, czyli dla ratowników to były spore utrudnienia. Wezwano też również helikopter z kamerą termowizyjną. A jak wyglądała akcja ratunkowa z poziomu plaży, możecie właśnie zobaczyć na tych filmach, które udało nam się nagrać.
niestety coś się wydarzyło tragicznego. Topielec na plaży, tam jest pełno ludzi, każdy jest zainteresowany, co się dzieje. Straż, pogotowie, policja, wszyscy przyjechali, żeby kontynuować poszukiwania i być może, nie wiem, zobaczcie tam dalej, coś jest oświetlone, może ten topielec już został wyłowiony, ale podejdziemy zaraz i zobaczymy to z bliska. Takie sytuacje sięgają wielu osób, które są zainteresowane, co się wydarzyło. Pływa ratownik na skuterze, dron wisi w powietrzu, też pewnie przekazuje jakieś tam informacje. Są tutaj służby medyczne. Jesteśmy już w centrum tego wydarzenia. Ale na razie nie mogę wam nic powiedzieć, bo sam też nie widzę. Chyba jednak wszyscy szukają topielca. Akcja ratownicza. Ciężko mi jest powiedzieć, o co chodzi, ale chłopacy biorą jakiś sprzęt, gdzieś coś, albo będą wchodzić do wody, albo jest nurek tam w tle, także pewnie nurek będzie wchodził do wody, żeby szukać osoby zaginionej, także jest nieciekawie. Setki ludzi przyszło na plażę, żeby obserwować to, co się dzieje, całą tą akcję ratowniczą. Co tutaj się dzieje naprawdę, to jest... No, głos mi się też urywa i brak mi słów. Po prostu tragedia w Mielnie. Szukamy ludzkiego ciała w wodzie. Szukamy. Ratownicy szukają, którzy tutaj przyjechali liczną grupą. Z lokalnego portalu dowiedzieliśmy się, że cała akcja ratownicza została przerwana około 2 w nocy. Niestety ratownikom nie udało się odnaleźć ciała osoby, która weszła do wody. Prawdopodobnie był to mężczyzna. Czy akcje dalej były prowadzone? Nie mam takiej wiedzy. Natomiast, kochani, pamiętajcie, zachowajcie zdrowy rozsądek. Jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli wypiliście jakieś tam piwko, nie wchodźcie do wody, żeby uniknąć rodzinnej tragedii i takich sytuacji, o jakie my się otarliśmy. Życzę wam bardzo dużo zdrówka i spokojnych wakacji. Żegnam was i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.